Na hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu w dniach 8 i 9 lutego 2020 roku odbył się już po raz 17 gminny halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec. Tradycyjnie już rozgrywki były przeprowadzone w dwóch grupach – juniorów i seniorów. Do zmagań o laur zwycięstwa przystąpiło 14 drużyn. Emocje były ogromne. Każdej z ekip zależało na osiągnięciu jak najlepszego wyniku i u wszystkich zawodników było widać wolę walki i determinację. To jednak nie przeszkodziło piłkarzom rozgrywać mecze w duchu fair play. A licznie zgromadzeni kibice głośno dopingowali swoim ulubionym składom. W grupie juniorów trzecie miejsce zajął Trzęśniew Mały. Na drugim miejscu uplasował się Dobrów, a zawodnicy z Kościelca stanęli na najwyższym stopniu podium. Dokonano również wyboru najlepszych zawodników, a zostali nimi Szymon Wawrzyniak z tytułem najlepszego strzelca, a najlepszym bramkarzem okazał się Wiktor Biernat. Natomiast w grupie seniorów do trzeciego miejsca dotarli zawodnicy z Kościelca. Drugie miejsce zajęła drużyna z Trzęśniewa Małego, a Puchar Wójta Gminy odebrali zawodnicy z Różkowa Pierwszego. Najwięcej goli w turnieju i tytuł króla strzelców przypadł Krystianowi Gajowi, a najskuteczniej swojej bramki bronił Kamil Kujawa. O emocjach związanych z udziałem w turnieju opowie nam kapitan zwycięskiej drużyny Przemysław Pachulski. No, turniej jest, stał na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę jesteśmy mile zaskoczeni naszymi przeciwnikami, bo myśleliśmy troszeczkę, że z niektórymi pójdzie nam łatwiej, ale no, jednak bardzo wysoki poziom i z roku na rok widać, że ten poziom coraz wzrasta. Nasza drużyna składa się głównie z piłkarzy, którzy na co dzień grają w jakichś lokalnych klubach, także dla nas to jest bardzo, to jest pasja po prostu, tak? A taki turniej i reprezentowanie naszej wsi, no to jest takie zwieńczenie, takie troszeczkę jak, no, jak w kadrze narodowej, tak? Tak, dużo potu zostawiliśmy na boisku, dużo walki, także no, radość jest ogromna. Najtrudniejszy mecz był z Gozdowem, gdzie zremisowaliśmy 1-1. W końcówce meczu nam chłopaki strzelili bramkę. No, to był jeden z najtrudniejszych meczów. Później troszeczkę zaczęliśmy grać swoje i już te mecze wychodziły.